jedzie powstanie z nami warszawskie, 101 laty. Z Narodowych Sił Zbrojnych. Tomasz, tak, będzie to nagrywajcie, tak na studia. Tak. Przyjedzie, ale to bardziej z córką pan, bo on jedzie, bo chce tu być. Specjalnego 101-letni powstanie, pułkownik Henryk Cyrilski. Ryknijmy dla niego tak, żeby się normalnie tutaj zatrzęsło. Warto było. Powtórzyłby pan to jeszcze raz? Warto było. Sami słyszycie na pałacu. Ci ludzie chcieli na 5 minut poczuć się wolni. Na 5 minut. Za cenę tego, że mogą stracić życie. Pan pułkownik też był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Wspaniały człowiek. Najbardziej chciałbym, żeby cały czas odwiedzali go ludzie. Jeszcze raz! Cześć i chwała! Chodźcie, zrobimy sobie. Zrobicie nam zdjęcie? Dziękujemy panie pułkowniku. Moi przodkowie umierali w powstaniu. Mój pradziadek i mój stryjek. Zginęli na Żoliborzu. A dzięki temu w ilości siła. Dziękuję bardzo. Zdrowia panu życzę. 200 lat. Przeżyć 100 lat. Przeżyć wojnę. Przeżyć wojnę. Jak przeżyć 100 lat? Jak długo żyć, wujek? Radość. Tak, żeby do nikogo nie mieć pretensji. Żeby nikt nie cierpiał przeze mnie. Nawet 5 minut starać się nie szkodzić. To pierwszy dzień sierpnia, 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wszyscy się lansują i to zawsze rok w rok jest identycznie tak samo. Wszyscy obiecują, a potem ja zostaję sama z tatą, bo niestety ludziom się nie chce. To jest pięknie tu powiedzieć, o, odwiedzimy, przytulić się, zrobić zdjęcie, ale na tym się kończy. I to nie jest problem mojego taty. To jest problem wszystkich kombatantów, wszystkich ludzi samotnych. Proszę. Dzień dobry. Opiekunka nasza. A tu jest tata. Ma pan dużo szczęścia, bo w tej chwili tata jest kontaktowy. Tatuś? Ktoś przyszedł do ciebie w odwiedziny. Zobacz, tatuś. Tutaj, tutaj. Dzień dobry panu. Adam Bogoryja Zakrzewski z radia. Z dobrej strony siedzę, to tam nie słyszę? Tak, dlatego właśnie pana posadziłam z tej strony, bo tata ma bardzo słaby słuch. W tej chwili ma aparat, który niewiele już daje. Nie słyszy, bo w czasie powstania był ranny. W 5 dniu powstania był ranny, ciężko, razem z kolegami. Jeden zginął na miejscu, drugi tam był bardzo poharatany. No i tata też krew z głowy poszła i nogi miał pokaleczone. Czy pan pamięta te pierwsze dni powstania? Pan był wtedy pod chorążem. Jak panu to powiedzieć? Powstanie zaczęło się nie tak, jak powinno. Tatuś, panu chodzi o to, jak powstanie, bo 5 dnia byłeś ranny, prawda? No, tak. I razem z kolegami. I wtedy praktycznie przy pochówku mieli go chować i okazało się, że jeszcze żyje. I koledzy, tam ludzie, zabrali go do szpitala. Tatę mieli pochować? No tak, pani no bo tatę? No tak, no bo on był ciężko ranny, tu w ucho, nieprzytomny, krew poszła ustami i uchem, no to wiadomo, w takim czasie jak krew się leje z głowy, no to i człowiek się nie rusza, ale ktoś zobaczył, że jednak żyje, że jest, okej. No i wzięli go do szpitala. W szpitalu zrobili mu na te warunki, jak mogli, trepanację czaszki. Wycięli, wyrzucili to, co było tam złego. No i później, po kilku dniach,
oddali rodzinie do domu, bo przecież wiadomo, nie było gdzie tych ludzi trzymać i leczyć. To był szpital powstańczy. Tak, i tata już po tym okresie już do powstania nie wyszedł, no bo raz miał nogę, do tej pory ma odłamki w nodze, a poza tym miał no, to ucho. To jest też i ta równowaga i świadomość i to wszystko w tych pierwszych no, tygodniach jest bardzo źle. Pan w której dzielnicy walczył? W Śródmieściu. I w którym ugrupowaniu? Był pan pod chorążym, to był pan w strukturach już wojskowych. No tak, jako kto? Jako obywatel polski. Dokładnie to było na ulicy Bagno, targowisko. Co pan pamięta z tych pierwszych dni powstania? Ogólny bałagan. Jak powstanie wybuchło, to tata z kolegami był w tych Narodowych Siłach Zbrojnych. Wtedy były jakieś, tak jak zawsze w życiu, czy w polityce, jedni z drugimi się żrą, tak samo i wtedy Narodowe Siły Zbrojne, a AK-owcy, to oni tak jakoś się trzymali oddzielnie, tak tatuś? Tak. I dlatego tata powiedział, że powstanie wybuchło nie tak jak powinno, bo na przykład Narodowe Siły Zbrojne nie wiedziały, że powstanie o tej godzinie wybuchnie. W każdym bądź razie ta grupa, w której mój tata był z kolegami. Zdobył pan broń? Zdobywali broń, bo broń przed powstaniem kupowali właśnie od ukraińskich takich żołdaków, którzy gdzieś tam mieli więcej i sprzedawali za flaszkę wódki. Także tata z kolegami pędzili bimber i za ten bimber tam kupowali broń. W dniu powstania, jak się dowiedzieli, to byli bez broni. Broń mieli schowaną bodajże na Starym Mieście. Mieliście broń? U tej twojej dziewczyny, czy tu jak sądy są teraz? Tatuś, gdzie broń mieliście ukrytą? Trudno będzie. W każdym bądź razie pojechał z kolegami rykszą po tą broń. Jak wracali z powrotem do Śródmieścia ze Starego Miasta, była łapanka, więc wszyscy zostawili rykszę, pouciekali. No niestety broń dostała się w ręce Niemców. Później w takim podwórku trzymali ich, no już prawdopodobnie na rozstrzał był, ale ktoś rzucił granatem w bramę, zamieszanie się zrobiło, huk i pouciekali ci, którzy tam byli w tym podwórku do rozwałki, pouciekali. Tata brał w akcji udział, to było w bramie, gdzie stali z karabinami maszynowymi. Tam trzeba było po prostu dostać i zlikwidować to pole, w którym on ostrzeliwał. I wiem, że tata rzucał granatem. No pierwszy raz jak rzucił, to źle mu się rzuciło, bo rzucił blisko stróżówki i obrazy wyleciały w powietrze. Ale drugi raz jak rzucił, to już koledzy z kolegami kazali mu uciekać i oni uciekli, bo już była taka masakra, że podobno tam no, po ścianach te ciała niemieckie były. No ale to zlikwidował. Było już bezpieczniej przejść, bo Niemcy po prostu brali sobie jakieś miejsce i po prostu dla przyjemności strzelali, kto im się podobał czy nie podobał. To ma kłopoty z oddychaniem? No, proszę pana, 102 lata. Ma prawo. Już 102 ma... lata. No, już to niepełne, bo 30 kwietnia 101 lat miał. Także teraz 102 rok zaczyna. To wie pan, to jest... Jeszcze do 1 sierpnia super się czuł. Także 1 sierpnia byliśmy na Placu Krasińskich. Tam na tej mszy polowej. NSZ zorganizowało przejazd powstańców rykszami
Także pojechaliśmy rykszami na Stare Miasto. Słuchajcie, miały być dorożki, są riksze, jedziemy rykszami. Czy kapela gotowa? Raz, dwa, trzy. Jedziemy, panowie. Gotowi. Nazywamy się panowie Kapela Sztajer. Kapela Sztajer, nasze uszanowanie. Dziękujemy. Oczywiście ktoś tam pedałował i dwóch powstańców było, siedziało. Był nawet nasz najstarszy powstaniec, 107-letni. Całkiem dobrej kondycji, super. I tam na Starym Mieście kapela była, grała piosenki powstańcze. Było to niesamowicie rozczulające. Bramie, bramie, stanie lub ludzie wszyscy warszawskie dzieci. Dla tych starych ludzi to było coś tak niesamowitego. Nikt nigdy nic takiego nie zrobił dla nich. Bo zawsze to są takie, no, w sumie puste frazesy. To jest, o, przyniesienie paczki, chwilę, pogadanie i już. Zrobienie zdjęcia, żeby opublikować. I na tym się kończy. A właśnie ci ludzie z NSZ-u teraz, ja ich zawsze postrzegałam jako takich kiboli, jako zadymiarzy, ludzi, którzy tylko szukają zadymy, robią coś złego. A tu byłam w tak wielkim szoku, młodzi ludzie, pewnie to rosłe byki, chłopaki takie, że zobaczyć ich w ciemnej alei, to człowiek już się boi, ale tak serdeczni, tak czuli, tak delikatni dla tych starych ludzi i tyle słów miłości, serdeczności, to w ogóle to jedno z drugim się po prostu nie koligowało. To było coś niesamowitego. Kolega mieszka w Stanach Zjednoczonych. Słucham? I pan z kolegą, proszę. On mieszka w Stanach od 2010 roku. Jak ważne jest dla niego to, że tu przyjechał, zainwestował pieniądze? Jestem warszawiakiem urodzonym, natomiast mieszkam w Stanach, tak. I jeśli ktoś uznaje się za Polaka, ktoś czuje się Polakiem, nawet jeśli mieszka za granicą, to powinien obchodzić takie święta. To jest mega święto, po prostu czuć patriotyzm Powstaniu Warszawskim. To jest celebracja tego, obchodzenie święta i wywieszanie flagi, czy bycie po prostu na godzinę W, to jest obowiązkiem naszym. Tak, dla mnie to jest po prostu mus. Dzięki nim mamy wolność, dzięki ich przelanej krwi, dzięki ich wzom, ich ofiarom, po prostu dla nich to robimy, dla nich wychodzimy na ulicę, pokazać im, odwdzięczyć się za 1 sierpnia 1944 roku. W taki sposób, będąc na ulicy, będąc na Placu Krasińskiego, chodząc flagą, wywieszając flagę, oddajemy im hołd i oddajemy im podziękowanie. Ja tak uważam. Dla tych ludzi, dla wujka, dla Zośki, dla Alka, dla lotników, którzy polegli w bitwie o Anglię, dla wszystkich z 1 września 1939, dla tych wielkich Polaków, dla wszystkich pomordowanych. To jest po prostu oddanie hołdu i czci i pokazanie jakiejś dumy bycia Polakiem. Ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, dumny z takiego właśnie z Powstania Warszawskiego. I staram się to jakoś pokazać, będąc tu teraz. Będąc, przyjeżdżając za granicę i spędzając każdą wolną chwilę, wolną minutę z wujkiem. Zabrać wujka na lody, zabrać wujka na obchody Powstania Warszawskiego. I to po prostu cieszę się z tego. Tatuś, pośpiewamy trochę. Dobrze. Co? Serce w plecaku, marsz Śródmieścia, pałacyk Michla, żytnia wola. Śpiewamy? Śpiewamy. Pałacyk Michla, żytnia wola, bronią ich chłopcy od parasola. Choć na tygrysy mają lisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Mogę zapytać, co pan sądzi o takim przemarszu? Dlaczego? Ja nie wiem, o co chodzi nawet. Nie wie pan, o co chodzi? Nie, nie wiem. Jak to? A ile ma pan lat? 23. No to jadą powstańcy warszawscy, najstarsi, na rikszach. Są przewożeni, no bo
jutro, 1 sierpnia. 1 sierpnia to rocznica czego? Powstania, tak? My to tak raczej stanęliśmy z doskoku. Przyjechaliśmy, nawet nie wiedzieliśmy, z jakiej okazji to jest impreza szczególnie. No, tak. A teraz wiecie? Pijemy piwko, znaczy ja sobie zdaję, że jutro jest rocznica Powstania Warszawskiego, ale no nie świętujemy jakoś szczególnie. Także piwko popijamy nie ze względu jakiegoś braku poszanowania dla sytuacji, tylko tak po prostu relaksujemy się. Ja mam 21, jutro kończę, więc 1 sierpnia. No, wiadomo, jest wielu zwolenników powstania, jest wielu przeciwników. Dla niektórych może to być przesadą na pewno. Tak jest dobrze, no to... Awantur nie ma takich. My w zeszłym roku też przyjechaliśmy na urodziny moje tutaj i oglądaliśmy z chęcią na rondzie, jakby się ludzie zbierali o 17:00. To mimo wszystko fajnie. Warto wiedzieć, że ludzie mają w sobie ten patriotyzm w dzisiejszych czasach i się zbierają i szanują te chwile, tak? A z którego miasta przyjechaliście? Ze Skierniewic. Tam też o 17:00, syrena? Minuta ciszy jakaś jest, coś. Aha. Ale tutaj jednak zawsze inaczej się to odczuwa. Raczej przyjeżdżamy. Czy to jest ważne, jaka była historia, że walczyli, brali udział w powstaniu, że był Katyń, że był 17 września? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie znam się aż tak na historii, żeby powiedzieć, co by miało wpływ tam na moje dotychczasowe życie. A dla pana? Ja to nie wiem. Żyję, bo żyję. Żyję, bo żyję. Fajnie, panie. Jest. Jest dobrze. Oboje po liceum? To jak? Tak? A jak? No, kogoś maturę zdał. Prawie, no. A jak uczą historii? Byle jak. Od antyku dokąd zdążymy, sorry. Byle jak, no. Biało-czerwone! To barwy niezwyciężone! Ja osobiście jestem punkiem. Chodzę jak punk. Jestem tu, ponieważ jestem za Polską, za moim narodem. I to tyle. A jest taki moment z powstania albo z wojny, który dla ciebie jest ważny. No, coś, z czego ty jesteś. Rocznica dzisiejszego dnia, powstanie warszawskie. To jest moment niesamowity, gdzie Polacy zjednoczyli się do walki i mimo, że naprawdę nie mieli żadnych szans, to stanęli do buntu tylko dlatego, że mają te waleczne serca. I te serca wyzwoliły Polskę, wyzwoliły to wszystko. Ruscy nie przeszli rzeki, czekali aż Polaków wybiją. I mimo, że wielu zginęło, to my walczyliśmy swoje. Wiesz, ilu zginęło w Warszawiaku? Szczerze nie wiem, ale wiem, że masa i dlatego ku czci ich jestem dzisiaj tutaj. 63 dni chwały. Znasz jakiegoś powstańca? Klasycznie, chłopaków z Kamieni na Szaniec, bo akurat tą książkę czytałem lekturę w szkole. Nie znam nazwisk, ale szanuję każdego, kto chwycił za broń i stanął w obronie swoich. Mogę zapytać, kim jesteś z zawodu? Z zawodu jestem monterem. Działam na wieżowcach w Warszawie. Codziennie na dachach pracuję, montuję stal, ale to nic nie zmienia, bo po prostu każdy jest patronem sercu. Najważniejsze jest to, że pamiętamy. Walczyli o swoich wnuków, walczyli o swoje żony, o swoje dzieci. To jest symbol. Powiem panu szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczony. W ogóle widzieć tak naprawdę ostatni pomnik tamtych czasów jest naprawdę bardzo w ogóle genialne dla mnie, jako dla młodej osoby, że mogę w ogóle podejść, dotknąć, czy w ogóle usłyszeć głos takiej osoby, która rzeczywiście pamięta, co tu się działo. Bo tak naprawdę, no co, poczekamy jeszcze 10 lat i już będą tylko wspomnienia, prawda? Więc w ogóle fenomenalne też, że tyle osób się zebrało i idzie i w ogóle czci pamięć ludzi, którzy oddali krew za to, żebyśmy mogli tutaj w ogóle dzisiaj stać i rozmawiać w naszym ojczystym języku. Naprawdę fenomenalne. Mogę zapytać? Bo widzę pani w pracy, ale filmuje, tak? Tak, zgadza się. No i jak pani? Pani menadżer pozwoliła, więc można. Pani menadżer też filmuje, więc może ona będzie chciała udzielić odpowiedzi. No jestem ciekawa, o co pani myśli o takim marszu? Bardzo fajnie. To jest niesamowite, to jest hołd oddany ojczyźnie. Więc to jest fantastyczny dzień, kiedy wszyscy się zjednaczają. I to jest bardzo fajnie. I my mimo tego, że jesteśmy w pracy, też jesteśmy z wami. No a pani Krzysiu, a dla pani to jest istotne? Bardzo. To znaczy ten marsz, ta rocznica? Patrzcie, ile młodych ludzi idzie, ile starych ludzi, więc to dla każdego jest coś pobudzającego w środku, kiedy ty się budzisz i wiesz, że ty musisz wejść na tą ulicę.
jeszcze mimo tego, że jestem obcokrajowcą, to mimo tego, że mieszkam tutaj od 7 lat, to każdy Boży Rok 7 lat wychodzę na tą ulicę. Czy ja jestem w pracy, czy nie jestem w pracy i stoję i razem z wami chodzę i czczę. Jestem Białorusinką. A czego uczyli was w szkole? A może jednak nie na nagranie, bo nasza historia zupełnie się różni, bo my niby z naszej strony też staliśmy i czekaliśmy na wasz dźwięk, którego jakby nie dostaliśmy, na jakikolwiek znak, tak, żeby można było wejść. A później z tej historii ja już się dowiedziałam, że Ruscy generalnie nie chcieli w ogóle wchodzić i nie chcieli być wsparciem i wy czekaliście na nasze wsparcie. Ja znam troszkę inną historię, bo troszkę innej historii się też uczyłam, więc od 7 lat próbuję się przekonać i zrozumieć, dlaczego właśnie w ten, a nie w inny sposób wstąpił Związek Radziecki. No i dla mnie to było jakby istotne w tym momencie, kiedy ja poszłam do Muzeum Powstania Warszawskiego i kiedy pierwszy raz w ogóle zetknęłam się z tym, co faktycznie tutaj się działo. Jak wyglądała ta Warszawa, jak siedzieli w tych kamienicach, w podziemiach Polacy i wszyscy się zjednoczyli i wszyscy byli na nerwach, tak, i czekali na tą jedyną godzinę, kiedy wszyscy musieli wyjść. I to jest tak pobudzające, że ja teraz opowiadam, a u mnie są dreszcze. Więc nie mogę opowiedzieć, jakie to konkretne dla mnie uczucie, ale to jest bardzo niezmiernie ważne. Chciałem zapytać o te ostatnie dni powstania. Gdzie pan był? Czy pan wiedział, co się dzieje, że powstanie upada? Tatuś, widziałeś, że powstanie upadło. W jaki sposób? Kto ci powiedział? Pamiętasz? Nie, już dzisiaj nie. I dobrze, że je pamiętam. Dobrze, spokój już, kochanie. I leczył się już w czasie powstania, także... No tak, bo miał ranne nogi, ma odłamki jeszcze, no i w głowie był ranny. Tutaj za uchem ma dużą dziurę, która jest no niewidoczna przez ucho, ale tam w środku tego ucha nie ma. Czyli w powstaniu walczył przez 5 dni, tak? Tak, taka była jego walka do powstania. Warto było? Jak to wyglądało? Jak was wypędzili do Dulagu? No, byłem ranny, wypędzony, jak pies poniewierany, chociaż źle mówię, nie jak pies, bo ja o swoim psie to myślałem w każdej sekundzie swego istnienia. Ja nie miałem tyle jako powstaniec szacunku, co psy miały. Zresztą, co tu mówić? Czy warto? Tatuś, trzeba mówić. I panu chodzi, jak to było, że musieliście z babcią, z mamą, z tatą i z siostrą, musieliście opuścić dom i iść pieszo do Pruszkowa. Dobrze, że już drugi raz tego nie przeżyję. Razem z rodzicami i z siostrą i z całą Warszawą wyruszyli pieszo tutaj do Pruszkowa, do Dulagu. I tu w Dulagu był ten obóz przejściowy. I stąd został wywieziony do Niemiec na robotę. I tam pod holenderską granicą, no na swoje szczęście trafił na dobrych Niemców, bo drugi raz miał trepanację czaszki w Niemczech i w sumie można powiedzieć, że Niemcy uratowali mu życie. Ci, którzy tutaj mordowali, tam z kolei uratowali mu życie, bo drugi raz musiał mieć trepanację czaszki. Wycięli to, co było już, co się psuło, co było złe. No i później tam poszedł do roboty, do lasu. W lesie pracował jako drwal. Na takich bagnach na granicy niemiecko-holenderskiej. Ale też tam byli porządni Niemcy. Byli nieporządni, ale byli i tacy, którzy kanapki podawali, którzy no, wspierali.
tych ludzi. Warszawa stoi przez tę minutę w rocznicę wybuchu powstania, a inne miasta? 2 lata temu byliśmy tutaj w Nadarzynie, bo chciałam tacie, no, żebyśmy tutaj w naszej gminie. Wie pan, to po prostu... Nie, no lepiej nie mówić. W zeszłym roku o godzinie 17 pojechałam z tatą w mundurze do Nadarzyna. Był ksiądz ze swoją grupą harcerzy. Było sąsiadek takich znajomych dziewczyn, no może z 5, może z 8. I były 4 osoby, które akurat przyjeżdżały przez Nadarzyn, które nie zdążyły do Warszawy jechać na godzinę W, tylko przyjechały do Nadarzyna. Dla mnie to było bardzo bolesne i żenujące, bo był hymn, była rzeczywiście ta minuta ciszy, ale nie było ludzi. Nie było ludzi, nie było świty, nie było tych wszystkich radnych, tych wszystkich no, rządzących. Była jakaś, o Jezus kochany, jedna osoba tam z gminy, jedna czy dwie, ale w sumie tych ludzi, no dobrze, niech będzie 30 na całą gminę Nadarzyn. To jest po prostu wstyd. Czuję się Polakiem, czuję się warszawiakiem i chyba raczej fajnie, jeśli się zna historię, ale też ten patriotyzm przenikł troszkę mnie przez Stany, bo jeśli są święta jakieś właśnie, to jest, brakuje u nas Polaków, jak na przykład takie święto jak Powstanie Warszawskie by było w Stanach, myślę, że w każdym oknie w Warszawie, przekładając jakby Stany to by były, by wywisiła polska flaga, czy amerykańska, no to powiedzmy, tak? A 4 lipca to ludzie chodzą po prostu ubrani, flagi wiszą na każdym domu, to jest tego patriotyzmu, niestety patriotyzm u nas w kraju, to Polacy łączą się w ciężkich chwilach, tak? I tego patriotyzmu nie ma tak naprawdę na co dzień, może troszkę jakby jest Powstanie Warszawskie, ale było mega w Polsce, jak Jan Paweł II zmarł. Wtedy tak naprawdę naród się zjednoczył. I tego brakuje wśród nas. Brakuje w Polsce, Polakach, tego, że to by było częściej. Nie takie to tragicznych jakichś sytuacji, ale o radości. Radości, że Powstanie Warszawskie, flagi powinny wisieć świętego 11 listopada. Mało tego jest. Powinno być więcej. Co żyć 100 lat? Jak długo żyć, wujek? Radość! Tak, żeby do nikogo nie mieć pretensji, żeby nikt nie cierpiał przeze mnie. Nawet 5 minut starać się nie szkodzić. Panie pułkowniku, panie majorze, pani Malino, panie kapitanie, panie pułkowniku, panie pułkowniku, panie kapitanie, panie pułkowniku i panie kapitanie. Jesteście dla nas takim kamieniem, kamieniem, na którym można zbudować coś, co nazywamy naszą piękną ojczyzną. Jesteście dla nas wzorem, na czele z panem pułkownikiem Kazimierzem Klimczakiem, pseudonim Szron. Tak jak powiedziałem wcześniej, już prawie 108 lat. W lutym skończy 108 lat, daj Boże i więcej. I do zobaczenia, mam nadzieję, kiedyś gdzieś. Wszystkiego dobrego. Nie jestem sam, jest wielu Polaków patriotów, przyszli tutaj. Jesteśmy otoczeni patriotami. Pan podejdzie do każdego tutaj człowieka, to powie panu to sam, dlaczego tu jest, bo jest po prostu duma z tego święta. Natomiast też generał Petelicki, świętej pamięci, kiedyś powiedział, że jakby było powstanie, to kibice by stali ci ludzie, którzy oprawy robią, walczyliby tak jak wujek Henryk czy inni powstańcy. No to po prostu tak uważam i tak by było. Wypadnie rozkaz twój, ponieś się wrogi, nie.